Hej, 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 cześć, czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjan, no i oczywiście kolejny odcinek z serii Fallouta New Vegas. Cóż, czas się zająć tym robotem, a przy okazji... Mam nadzieję, że nie będzie ci to przeszkadzać. No jednak. Dobra, widzę, że mu przeszkadza to, że kradnę złom. Po pierwsze, po drugie nie mam za bardzo miejsca, żeby naprawić tego robota, bo potrzebuję jeszcze elektroniki. Elektronicznego złomu bodajże. Czy czegoś tego typu właśnie potrzeba mi. Także póki co nie jestem z tego, widzę, w stanie sobie zapewnić tego robota tutaj. Znaczy ja po niego jeszcze wrócę, to jest wręcz więcej niż pewne, że będzie po prostu powrót. No, to są wasze domy. Ja tu nie będę też ingerował. Nie chcę was tutaj okradać w żaden sposób. Tylko ruszyć sobie dalej, co nie? Bo w Prim tak już jesteśmy lubiani, ze względu na to, że pomogliśmy tutaj w rozwiązaniu sprawy... ale promieniowanie duże. Sprawy szeryfa, no jesteśmy też tutaj jest to właśnie lubiani. A chyba mieliśmy iść główną drogą. Tak jest, bo tutaj się będziemy szetłupli z kilkoma kajdaniarzami. A ja lubię się z nimi tłuc. Zresztą dałem temu upust w poprzednim odcinku. Złoiłem im po prostu skórę doszczętnie, zwłaszcza w tej ich bazie. Rosopis Glandusa. Coś takiego, tak to się nazywa. Tym 9 mm ja dużo potrafię zrobić. Ale trzeba się będzie zaopatrzyć znowu. Gdzieś przy okazji. A, to jest skazaniec nawet. Masz 9 mm może? O, tak. O, tak. Masz 9 mm. Steampack. No, ale strzela, ja cię. No i już jestem przeciążony. Dobra, co możemy sobie tutaj... z chemii? Niech będzie mielonka. Lekkie promieniowanie może być, tam coś też jest. Skazańca mi widzi, dwóch skazańców mi widzi tutaj. Szakali. Dostał głowę. Głowa okaleczenie. Proszę tu nie fikać. Było myśleć wcześniej, zanim je napadliście. Nóż do masła. Co ja tu zbieram w ogóle? Ze śmieci. Iwo jakieś zbieram, nie wiem po co mi. I nóż do masła. Ciężki dosyć. No, o. Czy coś tutaj... w tej części? Chyba nic. To wchodzimy tam do środka, do tej... pipidówki i spróbujmy... załatwić ich. Jak najłatwiej, tylko to jest możliwe. Fuck you. Zachęca nas tym bardziej do wejścia. Trzydzieści siedem,
No jednym strzałem. Granatnik. Być może naprawimy swój. Uzbrojenie. Nie mogę tego naprawić? Mogę. Tak też zróbmy. Szukajmy sobie przy okazji tutaj. Bo rzućmy po prostu, co my tu mamy. Dynamit. Niech będzie. Bo i tak musimy tam załatwić kilka tych modliszków. Wysadziłem wszystko. Wysadziłem wszystko, co się dało. Więc też dobre, dobre. Pusta butelka. A słyszę jakąś modliszkę. Chodzącą. Ewidentnie słyszę jakąś modliszkę i ona się znajduje tutaj. Leżeć. Ale amunicji mi się tu już... No nie robi zbyt dużo. Przydałaby się jakaś. To jest lekkie. Weźmy sobie jedną wodę, bo też tam gdzieś ten pomału zaczyna brakować tejże wody. Nabój 5 mm. Rozłóż. Nabój, naprawa 25. Przydałoby się w końcu. Elektroniczny złom. Przydałoby się w końcu. Brudna woda. Kurde, no ja... Nie mam... gdzie za bardzo już upychać tych... wszystkich rzeczy, które posiadam. Mam ich tu sporo. Brudna woda. O! Nie masz już choroby wywołanej... odwodnieniem. No, to takie odwodnienie, takie wielkie, że prawie w ogóle go nie miałem, więc... Hello. Tu mi wskazuje jakiś punkt. Ewidentnie wskazuje mi tu jakiś punkt, który też chętnie sobie odblokuje. Suche jeziora. Iwan. Ach. Chyba mrówki biegały. Stynne. O ile pamięć mnie też nie myli. No właśnie. A nie, to skorpion jest. Coś tu ciekawego? Skorpiony tylko, no i nic poza tym. A mi tu bardziej... amunicji w tej chwili potrzeba. Kurde, nie trafił, że... A siódmy poziom już niedługo. To jakaś karawana? Czy co? A kruki. Tylko kruki, nic poza tym. Urat skorpion też jest. No musiałby być. To są te lepsze. Złociste. W ogóle ja mam tryb hardcore, ale jaki to jest poziom trudności, bo... Poziom trudności, normalny, no dobra. No serio jest tutaj troszeczkę za łatwo na tym normalnym. Ale normalny może być w sumie. O. O tak, rewolwerem sobie teraz postrzelam. Stacja Nipton. Chyba to jest. Kurczę, jakiś lag. Tutaj będziemy mieli też do czynienia z jednym z rad skorpionów, może z jednym, może z więcej.
A to są te gorsze. Piękny krytyk. Wow. Wow, wow, wow. Poleciały wszystkie trzy. Okaleczyłem. Bum. Gruczoły. Rewolwer trochę pomógł, trochę pomogły. Strzały z granatnika. Sunset Sansa Parilla. Przedwojenne pieniądze też wezmę. One się przydają. Więc czemu miałbym ich nie brać? Możemy sobie chyba wbić bezkarnie, kradnąc wszystko, co znajdziemy w środku. Ale to jest bardziej żarcie, nie? Brudna woda. No mamy jej tu trochę. Szafka na broń. To są właśnie te skrytki, które ja tak lubię otwierać. Kurczę. Udaje niedostępną skrytka, ale się dało sforsować. Mówię, steampack. Pełno żarcia. Budka. Dziennik majora Steina. Ciekaw jestem, gdzie znajduje się część pierwsza. Pewnie też na którejś stacji. Trzeba będzie dobrze poszukać gdzieś przy okazji. Zobaczmy. Nie wierzę we własne szczęście. Dosłownie, zetkało mnie. Właśnie spotkałem się z dość zdenerwowanym młodzieńcem, przedstawiającym się jako pan Fox. Tak, jasne. Kiedy byliśmy sami w moim biurze, powiedział mi, że należy do Legionu Cezara. Wiedział, że wojska Renka i Kajdaniarze często spędzają czas w Nipton. Okazuje się, że Legion nienawidzi obu grup i chce dać im nauczkę. A Renka z oczywistych powodów, a Kajdaniarze za nękanie oddziałów wypadałych Legionu po tej stronie rzeki. Nie było potrzeby długo się zastanawiać nad przyjęciem propozycji pana Foxa. Muszę tylko przekonać kajdaniarzy, żeby w nocy porwali żołnierzy RNK, gdy obie grupy będą w mieście, chłopaki z Legionu zwiną wszystkich. Ha! Za to prostą robotę dostanę 8000 kapsli. Praktycznie mogę wracać do RNK. Ale kto wie, ile jeszcze mogę zarobić dzięki Legionowi. Zacznę gromadzić zapasy w grzywce między tym miejscem a przyczółkiem Mohave. Na wypadek, gdyby trzeba było szybko wracać do domu, to bardzo ekscytujące. Podpisano pewną ręką na klawiaturze wielmożny super burmistrz Joseph B. Stein. Pomiędzy przyczółkiem Mohave, tak? Pomiędzy przyczółkiem Mohave. Przyczółek Mohave znajduje się tutaj, więc więc zapasy będą gdzieś w tych okolicach. Amunicja. Dużo jestem przeciążony. O jeden. Sporo żarcia. Ale trzeba jeść. Trzeba jeść. Więc potrzebuję tego. Gdzieś tutaj mogą się znajdować jakieś zapasy, o których pojęcia jeszcze nie mam. A chciałbym mieć jakieś pojęcie na temat właśnie tych zapasów. Być może właśnie one tutaj gdzieś nas doprowadzą. Nawet jest jeszcze jakaś jaskinia pełna wilków. Hey there. Need anything? Pokaż, co masz na sprzedaż.
Słuchaj, bo drożdże ci mogę sprzedać, dynamit z długim lądem również. Granaty obłąkowe też. Hydra nie, bo to leczy kończynę. Medeksy. To zawsze coś tam warte jest, a ja tego nigdy nie używam. Odloty, odskoki. Nie jest mi potrzebne, naprawdę. Ja tego używać w życiu nie będę. Masz 545 kapsli. Ogniwa energetyczne. Nie, bo to ciężkie jest. Psycho. No i będzie. Będzie jeszcze trochę hajsu. Turbo plus 1. To na razie zostawię, ale jestem nie za bardzo przekonany co do tego turbo. Usek pełno. Okej, dzięki. Czy jest to coś ciekawego? Orzechy pini. Owoce agawy. Orzechy pini. Lecimy dalej. Już mówię, tam jeszcze tą jaskinię chyba dzisiaj sobie zwiedzę. Ale to jak pomogę tutaj żołdakom z RNK, bo oni też tutaj potrzebują pomocy i to nawet w kilku zadaniach. Tu jest naprawdę rzeczy dużo, które warto by było zrobić. Zaraz, coś tu biegnie w naszą stronę. Hello there. Malcolm. It's good to see a friendly face. Almost took you for a raider, I did. Name's Malcolm. O, znam tego gościa. Don't suppose you'd care to trade. I'm missing a few essentials and... Ah, screw this. Lying just ain't in my nature. I'll tell it to you straight. I've been following you for a good bit now. Czemu mnie śledzisz? It started off innocently enough. I was traveling, as I often do, and happened to observe you picking up one of those blue star caps. You didn't show any reaction to it. So, I figured you didn't know what you'd gotten your hands on. A co jest takiego specjalnego w tych kapslach? An old wasteland legend that says somewhere out there is a fabulous treasure from before the war. Those caps with the blue star on them, the tale goes, are the key to that treasure. They're called Sunset Sarsaparilla Stars. Gdzie znajdę więcej takich kapsli? All over the place. The easiest place to find them is unopened bottles of Sunset Sarsaparilla. You'd think they'd all have been picked clean by now, but somehow new bottles keep appearing in the machines. Some say it's old Festus that does it, hoping someone will finally collect enough caps to earn the treasure. Other than bottles, you'll just have to scavenge. You can find caps in the unlikeliest of places, and blue star caps are no exception. Kim jest Festus, o którym wspomniałeś? It's said that the treasure is guarded by a man named Festus, and he's the one who asked for taka maskotka. It's also said he's been around since the war, standing a lonely vigil, waiting for someone to come and take the treasure off his hands. That'll make him pretty damn old, but I've met a few people in my travels who claim they actually met him, and they weren't the lying type either. A więc ty też zbierasz te kapsle? Nah, I gave it up years ago. Too dangerous. And even if I did still collect them, I'd tell you the same. There's people out there so mad with the idea of treasure that they'll attack strangers just on the suspicion that they have some of those caps. O jakim skarbie rozmawiamy? No one knows. Money, weapons, water. It is, or maybe was, something of value, and that's enough to get people motivated. Nie będę wam jeszcze zdradzał, czym to jest. No problem. If you do end up trying to collect more stars, watch out for a man named Alan Marks. He's killed several people for their stars already. Bo wiem, co to jest za skarb już, ale nie będę wam jeszcze tego zdradzał. Huh? You wanna talk? Chcę się dowiedzieć czegoś więcej. Get enough stars and the treasure's yours. Just watch out for some of the other people collecting. Chcę pohandlować. Co ty tam masz? Nic ciekawego. Także nie będę wam jeszcze zdradzał, czymże skarb ten jest, bo ja już pojęcie na ten temat mam. Wy się dowiecie w swym czasie. No chyba, że już graliście lub widzieliście u kogoś, no to trudno, ale ja wam nie zdradzę.
tego. Będziecie się musieli dowiedzieć tego za jakieś kilka, kilkanaście może odcinków. A jest to jakaś robota? But if you've come from the north, means you can travel freer than most around here. Might check the barracks. Someone might need you to hoof it somewhere. Just be careful you go up on the roof. Got a sniper watching the road. If your gear's in need of repair, HQ's also worth checking out. Talk to Major Knight, he can help. Provided you got a pen and plenty of ink. Co to za pomniki? Those two? Represents unification. Mostly good for shade. Won't do much else when the Legion reaches us. A cóż to za miejsce? Outpost. Mojave Outpost. Watching a lot of nothing feels like a big Brahmin pen for caravans. They've been stopped for a while, waiting for the roads north to clear. Or their clearance papers to go through. Looks like you've walked away, so if you need to shake the dust off, head to the barracks at the bars there. Not much, but better than nothing. Dobra, dzięki za informację. Także idziemy do środka. On ma ciężką zbroję, stalową. Ja się w takich zbrojach nie wyznaję. Ja jestem raczej z tych, co lekkie zbroje lubią nosić. I tego się będziemy trzymać. Że lekką zbroję jakąś. Cześć, major. Kurier. Keeping tabs on traffic throughout the outpost. Although mostly just in, not out these days. If you're looking for the commanding officer, he's in the back. Although, he's got a lot on his plate, so if you speak with him, keep it short. Also, if you need any gear checked, we can get you up and running again. Once you fill out the work orders and sign for the parts, of course. Mogę jakoś pomóc ludziom w okolicy? Help? Oh, well, you could speak to Ranger Jackson. He might have something for you. He sort of runs things around here. Mostly ends up sending reports back west that aren't filled with the best news. Możesz powiedzieć o przyczółku? NCR border guard duty mostly. It's our job to make sure the caravans can move safely along I-15 and Highway 95. Not the best posting or assignment, but it beats being sent east or patrolling the Colorado. Legion's pretty thick there. A kim ty jesteś? Me? I'm Knight. Major Knight. I've been stuck here dealing with these caravans for ages now, but somebody's got to do it. No dzisiaj, co? It ain't so bad. If Caesar's Legion decides to push west through Nipton, old Mojave Outpost here will be the front line. Do widzenia. Zdaje się, że... Możemy tylko rozglądać, ale nie możemy tu nic okradać, więc... To jest albo ten, ten. Strażnik Jackson. Looks like we got a new visitor in the old Brahmin pen. Not many people coming here in a hurry, only passing through. And if you're passing through, you picked a bad time. Road north has gone to hell, and if I let a caravan through, they won't make it. Mogę jakoś pomóc? Help? Now look, I appreciate... you know what? Yes, I could use the help. You look like you can handle yourself. I need to get the caravans moving again. That means clearing a path north. There's too much crawling the asphalt up the road to allow it. To chyba dobry układ. Thanks, I appreciate it. Come back here when you're done. I might accidentally lose some supplies to pay you with. Dobra. Czy znajdziesz to w swoim sercu? No to musimy oznaczyć to zadanie na mapie. Musimy sobie to zaznaczyć na mapie i spróbować właśnie w tym kierunku się udać. Cóż, no ja na pewno będę to zadanie z robotem jeszcze chciał wykonać. Nie wiem, czy to w tym jeszcze odcinku, czy może w następnym, bo już mi się troszeczkę miejsce zrobiło, co nie? Jednak to jeszcze nie jest na tyle dużo, żeby tym złomem tam... szastać. Jednak fajnie by było mieć już jakiegoś kolegę w zanadrzu, który gdzieś tam... Będzie jakieś graty dla mnie nosił. To nie powiem, że nie. Ale to zaraz się wyklaruje na przestrzeni kilku odcinków.
będzie to na pewno do zrobienia. Na pewno będzie już w Vegas już jak będziemy, no to na pewno tam dostaniemy tego psa, naszego chłapa, z którym też bardzo chętnie się współpracuje. Kurde, celownik by się lepszy przydał. Hello. Twardy. Tu się w odwłok strzela. Tu się strzela w odwłok. A fajnie przeładowuje. Dobra. Zgniatacz robali. No. Na serio? Wow, spadło się mi. Pytanie, czy one są na górze, czy na dole? Oj, to jest ta duża. Chociaż? Nie, to jest ta mała. Z tej strony jak walniemy to. Też nie. Co ja mam zrobić? Żeby to gówno zabić. Spróbujmy. Kolizja wyłączona, co nie? No nie. O, dobra. Latam sobie, latam. Dobra. Bez przesady nie będę latał przecież. Teraz mam, zdaje się, wrócić do pana Jacksona. Neutralność, ale to już niedługo. Zaraz będziemy bożyszczem tłumów. Ale też musiał kilka takich misji zrobić z innych kurczę działań. Zastanawiam się, czy sobie robisz już teraz tyły u Legionu, czy też nie. Bo sobie mógłbym zrobić taki zapis, żeby potem sobie na każdy inny też robił już sam, znaczy dla każdej frakcji, co nie? Bo są pewne misje, które trzeba zrobić. No teraz są achievementy. Coś chyba wcześniej mi się obiło uszy jakiejś nagrodzie. Dzięki. Naprawa 25. Otwieranie zamków do 60. Retoryka do 58, pewnie. Standardowy karabin. Lunch karawany. One są dosyć dobre. Lubię te lunche karawany. Rękawice z ostrzami. Dobra, wywalmy tą rękawicę. Mamy za to karabin. Który ja też bardzo, bardzo lubię. On jest dosyć przyjazny, że tak powiem.
dla użytkownika. Appreciate the help. Wish I had more work for you, but nothing else. Nieważne. Może ty? Been doing a lot of good work out there, setting an example for the others. I know Ranger Jackson appreciates it. Mogę jakoś pomóc? I suppose you could talk to Ghost up on top of the barracks. Ranger Ghost. Something about trouble in Nipton, maybe. Jakieś kłopoty? Not exactly sure. Radio's been on the fritz, and since I haven't heard any shooting, I don't think it's urgent. Can't hurt to go ask her. Dobra. Hello. Czyli do snajpera trzeba iść. Ej, kurde, tej amunicji dosyć dużo mamy do tego karabinku. Kurczę. Zjawa. You a courier? If so, this might be your lucky day. If you don't mind walking a bit, and your eyes are good. Zależy... masz jakieś wieści z zachodu? Kimball's Kimball. Not sure which end is his ass or his head. Caravan families are causing trouble. Big circle getting tense. The usual. Look, you want gossip, go to the bar downstairs and listen to a whole lot of nothing. Me? I gotta keep watch. Then osła kobita. Co to była za robota? Interested now. All right. I think there's trouble in Nipton. No traffic from there on the roads. And while I can explain that away, the smoke from the town I can't. I'm sure it's been hit. What I need to know is if they survived it. Might be powder gangers with all that smoke in the air. If there's anybody left, they'd be in the Nipton town hall. Go there. Check it out. Let me know what you find. Zrobię to oczywiście. Listen, I don't want you getting killed for this. So if you head there and run into trouble, I'm asking for eyes and ears, not your life. All right? Mhm. Lornetę mam. Dobra, no to idziemy do przyczółka. W Nipton już wiemy, co się działo. Cezar już swoje łapy położył na tym mieście. No cóż, no trzeba mu przyznać, że ma rozmach. No ale będzie tam trzeba zrobić małą miatkę, dlatego się zastanawiam. Czy robić ją tam rzeczywiście? Ja chyba zrobię. Co mi tam... ciołkom się należy. Chociaż nie, no w sumie nie chciałbym. Nie chciałbym właśnie z tego względu, że... że potem nie będę mógł do Legionów się przyłączyć. Za bardzo. No właśnie po to tu też mniej więcej jestem, żeby do tego Legionu też potem przyłączyć się, w razie czego. Bo tam są dwa czy trzy achievementy do zrobienia, związane właśnie z Legionem. A nie chciałbym tego ominąć. Tu były kojoty, czy tu były te... tu były jakieś mocniejsze stworki. Granat zapalający? A noż tak, tu były te nocne łowcy. Nie lubię ich. Wow, jeden zleciał za mną. Jakim cudem on nie dostał? Leżeć. Nie chcę za bardzo oberwać, dlatego to uciekam. Dobra, jeszcze jeden został. Takie kurde psy są trochę. Psy ze szczurem jakieś takim mutowane. A myślę, że jakaś jest lokacja, ale na razie tutaj trzeba się dostać. Czemu? Wow! A jest nocny łowca.
szczur, to szczur szczeniak. Matka jaskini. Shit. Sobie. No, dosyć ładnie oberwała. Ale wczytajmy. Czytajmy to. Spróbujmy je przydzwonić. Matka, 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 matka. Dawaj, gdzie jest ta nasza matka? O Boże. Co? Ła. To może być jeszcze... to jest właśnie wyzwanie. Widzisz, tyle tego badziewia na tak słabym sprzęcie, ale da się. Widzę, że i nawet te granaty, ten granatnik średni cośkolwiek robił. Także musimy sobie wziąć po pierwsze Sunset Sansa Parile. Uzbrojenie zdaje się, że jeszcze jest... też zrobienia. O ja tu gdzie? Ale załatwiłem. Załatwiłem, kurde. Matkę. Krew nocnego łowcy. Matkę załatwiłem. Najemnik. Wzmocniona skórzona zbroja. Pistolet laserowy. To jest koniec tej jaskini, tak? Czy ma jakieś większe nagrody? To przedostanie się na 7 poziomie przez takie kurcze męki. Tej gnomy. Dobra, ale się udało. Co tam tak oberwałem mocno? No, nogi pewnie. Okej. Tak to jest nie najgorzej. Sunset Sansa Parila. Możemy stąd zwijać. Widzicie, mi tutaj żaden stwór prawie nie podskoczył. No nie licząc oczywiście szponów śmierci, które tutaj póki co robiłyby ze mną co chciały. Tutaj się udajesz do kina samochodowego moja. O, tutaj też jest pewna kwesta do rozwiązania. A tutaj też jest coś do odkrycia. Tylko nie wiem, czy tu już nie będą jakieś właśnie grubsze zwierzyny. Złote gekony. One już mają trochę. Tak jest. Niestety nie mam... Te skóry są dosyć drogie, z tego co pamiętam, też z tych gekonów, ale ja nie mam gdzie tego nosić. Ale kapsy i tak mam sporo. Młody chyba, nie? Tak, młody. Odstrzał. Co to jest za lokacja? Zachód kanionu Crescent. Nic tu ciekawego. Poza tymi kilkoma
Oj. To nie jest dla mnie najlepszy moment, żeby się tam dostać. Będę miał potem strój taki też, który będzie powodował odporność jakoś tam na promieniowanie, ale nie jest... O, jeszcze jakiś złoty gekon nam się... Pięknie. Jak się złożył, to się złożył. Dobra, dojdźmy sobie do Nipton. Tak, do Nipton chyba. Nawet nie do Nowak. Dojdźmy sobie tam i zakończmy odcinek na dzisiaj. Albo do... Nie, dojdźmy sobie do kina. O, do kina sobie dojdźmy, a do Nipton dojdziemy sobie następnym razem. No bo czekajcie czasowo. Przyzwyczajenie to ten tył zegarek, ale w tej chwili się, tak powiem, troszeczkę popsuł. 22:31. No to już taka godzina dosyć późnawa. Będę się z Skorpionami musiał męczyć, czy... Ohohohoho, i to jaką grupą. O, idzie. Dobra, ja sam zwiewam. One są dosyć szybkawe. Chodźcie, panie. Spierdylam stąd. Chodźcie, ty! Odtrutka. O nie. Koledzy, chcecie się pobawić? Mam dla was takiego fajnego byka. No ej! Fajnego byka dla was mam. O! No. Jestem bestie, jestem okaleczony. Ajajaj. Z jednej strony fajnie, bo ich zaszedłem od takiej strony, że nigdy się tędy nie szedłem, ale z drugiej kijowo. Tu jest jakaś jeszcze lokacyjka. Już nie mam prawie że amunicji do tego. Kowbojski wielostrzałowiec to jest naprawdę świetna broń. I to znacznie lepsza od tego karabinu, który dzierżę do tej pory. Czy karabinu, strzelby. Którą do tej pory dzierżę. Także dobra, pożegnamy się jednak tutaj, jest nie na drodze do Nipton i zobaczymy się niedługo w kolejnym odcinku, a tymczasem na razie.